Zapraszam do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Towarzystwo Historiograficzne, sekcję teorii i historii historiografii oraz metodologii historii Komisji Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki i Katedrę Historii i Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii. Konferencja zatytułowana jest Biografie historyczek i historyków we współczesnej nauce polskiej i ukraińskiej. Jednym z celów, jakie stawiają sobie organizatorzy, to jest dyskusja, czy też próba odpowiedzi na pytanie, do jakich modeli badawczych, koncepcji teoretycznych odwołują się historiografie polska i ukraińska przy konstruowaniu biografii historyczek i historyków. Czy w tym obszarze doszło do jakiejś zmiany w ostatnim czasie? Jeśli tak, na czym by ona polegała i co ją spowodowało? Będziemy brali pod uwagę także aspekt genderowy, bo już w samym tytule pojawiają nam się historyczki i historycy. Zastanowimy się nad tym, czy biografia ma płeć. Będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądają proporcje pomiędzy badaczkami a badaczami w obszarze historii i historiografii. Interesować nas będzie także kwestia źródeł, które wykorzystujemy przy pisaniu biografii. Na ile to są źródła tradycyjne, archiwalne, a na ile korzystamy z ego-dokumentów. I wreszcie ostatni aspekt to etos, który towarzyszył historykom. Na ile towarzyszył historykom od momentu, kiedy historiografia stała się dyscypliną akademicką, na ile ten etos, oczekiwania stawiane badaczom dziejów zachowują swą aktualność dzisiaj, a na ile uległy zmianie. O tych wszystkich kwestiach będziemy chcieli porozmawiać, myślę, w doborowym towarzystwie, ponieważ w konferencji uczestniczyć będzie wprawdzie zdalnie niestety, z powodów, o których wszyscy wiemy, profesor Zaszkilniak, pani profesor Irina Kolesnik, do Łodzi przyjadą profesor Witalii Telwak, pani doktor habilitowana Lida Łazurko i oczywiście uczestnicy polscy, koło łódzkie Towarzystwa Historiograficznego, ale także reprezentanci towarzystwa z Poznania, z Gdańska, z Warszawy. Podczas konferencji wysłuchamy referatów, natomiast otworzy ją panel dyskusyjny prowadzony przez profesora Rafała Stobieckiego. W tym panelu wezmą udział nie tylko historycy, ale także reprezentanci innych dyscyplin, takich jak socjologia, jak etnologia, jak literaturoznawstwo. I w tym gronie panelistów będzie toczyć się dyskusja właśnie na temat inspiracji teoretycznych, bo we wszystkich tych dyscyplinach mamy do czynienia z biografiami i tutaj będzie chodziło o wymianę doświadczeń, właśnie inspiracji teoretycznych, dyskusję nad tym, na czym polegają różnice, jak właśnie postrzegamy biografię. Warto byłoby wymienić uczestników panelu, poza profesorem Stowieckim będzie to profesor Nowinowski, będą to kobiety, profesorki Kaja Kazimierska, Katarzyna Kaniowska, Marzena Woźniak-Łabieniec, reprezentujące oczywiście Łódź. Czyli wyjdziemy trochę poza biografię historyków i historyczek, spojrzymy szerzej na problem biografistyki w ogóle, bo myślę, że jest to istotny problem dla współczesnej nie tylko historiografii, ale humanistyki w ogóle.
poszukiwanie modeli, pomysłów na to, aby zaprezentować ludzi żyjących w przeszłości, to jest wielkie wyzwanie i myślę kwestia, o której warto dyskutować.